Hej wszystkim! Z racji tego, że vlog z czwartego nie istnieje, to znaczy wracałam wtedy do Krakowa, byłam wtedy jeszcze u rodziny się spotkać przed wyjazdem, także z tego dnia nic nie mam, dzisiaj jest 6, więc dzisiaj nagrywam tak jakby vloga do czwartego. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ale po prostu zamiast vloga z 4 czerwca będzie Q&A. Prosiłam was, żebyście zadawali mi pytania na Instagramie. Jest tych pytań dużo, bo ponad 500. Nie odpowiem na wszystko oczywiście, ale sobie to rozdzielę i po prostu w vlogach będę czasem odpowiadała na pytania. O nie, 600 jest pytań. Pomyliłam się. Także odpowiemy sobie na trochę. Pierwsze pytanie, czy planuję sobie zrobić jeszcze jakieś tatuaże? Tak, na 1000%. Właśnie jestem w trakcie poszukiwań i wymyślania jakiegoś nowego tatuażu, bo chcę go zrobić jak najszybciej. Czy planujemy, będę odpowiadała tak w miarę szybko na te pytania, żeby odpowiedzieć jak na jak najwięcej. Czy planujecie wziąć ślub z Krystianem? Na pewno nie przez najbliższe kilka lat. Jesteśmy zaręczeni, owszem, ale według mnie bycie zaręczonym nie oznacza od razu ślubu. Wiem, że może niektórzy myślą inaczej, to jest mój sposób myślenia. Dla nas zaręczyny to były czymś takim, taką jakby obietnicą, że chcemy spędzić resztę życia razem, ale ślub nie jest nam do niczego potrzebny, przynajmniej przez te najbliższe lata. I zresztą wiecie, ja mam 20 lat, Krystian ma 20 lat. Naprawdę ostatnie, o czym myślimy, to teraz wydawanie kilkudziesięciu tysięcy, branie pożyczki na jedną noc w życiu. W ogóle dla mnie to jest przynajmniej na tę chwilę bez sensu. Czy mam w planach pojechać na openera? Tak, oczywiście jadę na wszystkie dni. Ile już jesteś z Krystianem? Prawie 3,5 roku. Jak długo mieszkacie razem z Krystianem? I jakie masz rady dla osób, które chcą razem zamieszkać? Więc z Krystianem mieszkamy od sierpnia, czyli już prawie rok. I jakie mam rady? No to przede wszystkim, jeżeli chodzi o związek, to wygląda on zupełnie inaczej, kiedy mieszkacie razem, a kiedy tylko się spotykacie. Jest to całkiem coś innego, robicie przy sobie wszystko, przestajecie się wstydzić wszystkiego, wiadomo, wiecie, nie widzicie się tylko w tych najlepszych momentach, kiedy na przykład jesteście wymalowane, tylko też kiedy źle się czujecie, kiedy brzydko wyglądacie, waszym zdaniem, także związek wygląda zupełnie inaczej. Ile masz lat i ile miałaś lat, jak wyprowadziłaś się z domu? Mam 20 lat i wyprowadziłam się, jak miałam 19. Czy będę farbowała włosy? Nie wiem, bardzo chciałabym zrobić z nimi coś, bardzo chciałabym zafarbować na jakiś fajny kolor, ale nie wiem, to jest ciężkie pytanie, bo ja zanim się zabiorę za coś, to skąd macie sneakersa, więc kupiliśmy go z hodowli w Lublinie. Czy nagram filmik o swojej toaletce? Nie będzie takiego jednego filmu, ale we vlogu będę pokazywała po kolei części mojej toaletki. Czyli na przykład w jakimś tam vlogu pokażę pomadki, w innym podkłady itp. itd. Wiecie, o co chodzi. Czy podobają mi się pomadki Kylie? Podobają mi się, mam nawet sama 11, o ile dobrze pamiętam, więc podobają mi się, ale ostatnio dawno ich nie nosiłam. Od kiedy zaczęłaś się interesować modą i makijażem? Zaczęłam się interesować praktycznie odkąd pamiętam. Już w podstawówce uwielbiałam jeździć na zakupy, wybierać stylizację. Uwielbiałam nawet nie tyle kupować rzeczy, co jeździć na zakupy i wybierać sobie stylizację i sobie to mierzyć wszystko. Więc interesowałam się tym od zawsze. Makijażem tak samo. Zawsze podkradałam mamy kosmetyki. Jakim słowem opisałabyś swój styl? Jednym słowem, mój. Inaczej nie umiem go opisać, bo to zależy od mojego humoru, zależy od pogody, może od pogody nie za bardzo, ale od mojego nastroju przede wszystkim zależy. Ile miał twój piesek, jak go przywiozłeś do domu i ile ma teraz? Teraz ma jakoś pół roku, a przywieźliśmy go, gdy miał chyba 2 miesiące. Tak mi się wydaje. Czy lubię śpiewać? Kocham śpiewać. Jak poznałaś się z San? Więc San do mnie napisała przez Aska jeszcze, a później spotkałyśmy się na evencie DDOB w Warszawie i tak jakoś zostało. Złapałyśmy od razu super kontakt i tak jest do teraz. Czy nie boję się mieć własnego stylu? Nie, nie boję się. Nigdy się nie bałam, ale zawsze odkąd pamiętam ubieram się inaczej. Czasem dziwnie.
Czy mam marzenie wyjechać gdzieś za granicę na urlop, wakacje? Jak tak, to jakie to miejsce? Ja ogólnie, moje marzenie to jest ogólnie podróżowanie i strasznie bym chciała gdzieś w tym roku polecieć, bo w tym roku nigdzie nie byłam, także wiecie, za granicą. Więc obojętne gdzie, chciałabym po prostu mieć te kilka dni spokoju, poleżeć, wygrzeć się na plaży, więc gdziekolwiek. Kim chcesz zostać w przyszłości? Więc moja przyszłość jest teraz, ja już mam 20 lat i jestem w szkole wizażu na kierunku wizaż i stylizacja, więc będę wizażystką, stylistką i oprócz tego blogerką, vlogerką, więc to jest moja przyszłość i tak chciałam, żeby wyglądała. Czy zastanawiałaś się, co byś robiła, gdybyś nie nagrywała na YouTubie? Nie zastanawiałam się, szczerze powiedziawszy. Znaczy, może nie tak, zastanawiałam się nieraz, co by było, gdybym nie poznała Krystiana, bo gdybym nie poznała Krystiana, to też nie miałabym kanału, nie miałabym bloga, więc tak się zastanawiam, a gdzie bym teraz była? Pewnie na jakichś nudnych studiach, mieszkała z kilkoma osobami w jednym mieszkaniu i nie wiem, nie robiłabym tego, co kocham. Gdybyś mogła wybrać coś innego, czym byś się zajmowała w życiu, to wybrałabyś to samo, co robisz teraz, czy jednak byś to zmieniła? Nie zmieniłabym, na 1000% nie zmieniłabym. Czy przed założeniem kanału bałaś się opinii innych? Bałam się okropnie, nawet przed założeniem bloga, przed dodaniem pierwszego filmu, przed dodaniem pierwszego posta. Byłam po prostu przerażona i gdyby nie Krystian, to ja nie wiem, czy bym się odważyła w ogóle dodać. Jaki masz kontakt z Majką? Bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry, naprawdę świetny. Co poradziłabyś osobom, które uwielbiają modę, ale boją się pokazywać w ubraniach, które im się podobają i ubierają się przez to tak, jak nie chcą wyglądać, czyli tak jak szare myszki? Jeżeli chcecie, to mogę się bardziej rozpisać i zrobić po prostu post na... Zeskrynuję sobie. Post na blogu na ten temat. To myślę, że to jest dobry pomysł, tam znajdziecie moje porady itp. itd. Bo tam będę mogła to przemyśleć i będziecie mieć wszystko po kolei i łatwiej będzie to ogarnąć. Czy zrobisz film, w którym pokażesz swoje własne kompozycje ubrań? Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. Chodzi o lookbook? Jeżeli tak, to chcę taki zrobić właśnie teraz jakoś niedługo. Czy na początku swojej przygody z YouTube'em i blogowaniem byłaś wyśmiewana lub krytykowana przez rówieśników? Byłam wyśmiewana i byłam krytykowana. Śmiali się ze mnie strasznie. Niektórzy tak prosto w twarz po prostu szydzili, inni mnie obgadywali do innych osób. Później się o tym dowiadywałam. Ale chyba najgorsze było takie, jak wiecie, ja na początku miałam bloga i pisałam jakieś posty i na przykład w szkole ludzie rozmawiali i ja przychodziłam i tak jakby rozmawiali ze sobą, cytując jakiś fragment z mojego postu, więc ja o tym wiedziałam dobrze, oni też o tym wiedzieli i się śmiali później. Więc to było takie najgorsze, ale jakoś dałam radę i cieszę się zresztą, że uwolniłam się od niektórych ludzi. Skąd pomysł na taki kanał na YouTubie i profesjonalne zajmowanie się makijażem? Stwierdziłam, że kładę wszystko na jedną szalę i robię to, co kocham i stąd taki pomysł. Spotykasz się czasem z niemiłymi komentarzami na swój temat. Jak sobie z nimi radzisz? Jasne, że spotykam. Każdy, kto w ogóle prowadzi jakąś działalność na blogu, na YouTubie, w ogóle w internecie, bo nie, w ogóle gdziekolwiek, każdy spotyka się z negatywnymi opiniami. Jak sobie radzę? To zależy, jaki mam dzień. Z reguły raczej nie przeszkadza mi to. To znaczy, może nie jest to miłe, ale wiecie, po prostu jakoś tak nie myślę o tym, nie interesuję się tym, nie staram się nie wdawać w niepotrzebne dyskusje. Kilka razy mi się zdarzyło i później wiecie, to taka dyskusja po prostu bez końca. Więc już staram się tego nie robić i raczej już nie zwracam na to uwagi. Kiedyś bardziej się tym przejmowałam, teraz już jakoś tak lata mi to. Chociaż zależy też od mojego dnia, bo czasem też, wiecie, mam gorszy dzień i akurat będzie taki komentarz, który tak trafi idealnie po prostu, wiecie, w głowę i nie chcę wyjść i cały czas o tym myślicie, więc czasem mi to nie przeszkadza, czasem przeszkadza i... Jaki jest twój ulubiony kosmetyk? Tak jak zawsze odpowiadam, mama nie jest w stanie wybrać swojego ulubionego dziecka. Gdybyś musiała zmienić nazwę kanału, to jak byś mu dała? Nie chciałabym zmienić nazwy kanału. Myślę, że imię i nazwisko to jest dobra nazwa. Czy masz plany założyć własny salon, w którym będziesz malować ludzi? Nie. Bo ja ogólnie, jeżeli chodzi o makijaż, to chcę się bardziej zajmować wiecie, pokazami, sesjami zdjęciowymi niż malowaniem indywidualnych klientek.
Jak wspominasz swój pierwszy filmik? Dobrze, to znaczy jak go oglądałam ostatnio, to on jest dobry. Pamiętam jak go nagrywałam, strasznie się stresowałam i miałam w ogóle aparat bez... wiecie, nie wiem jak to się nazywa, ale tego po prostu ekraniku odwracanego, czyli ja kompletnie nie wiedziałam, czy jestem ostra, co nagrywam, więc siedziałam nad tym bardzo długo, ale on jest dobry, dalej mi się podoba. Czy ludzie patrzą czasem dziwnie na twój make-up? Tak, to znaczy może nie na make-up, tylko ogólnie na całość. Jak mieszkałam jeszcze w Gorlicach, to widziałam, że strasznie często ludzie patrzyli na mój nos ze względu na kolczyk, bo w małym mieście, to wiecie, to jest coś takiego dziwnego, że ktoś ma kolczyk w jakimś miejscu na twarzy. Także na to ludzie patrzyli, a teraz w Krakowie to już raczej nie, chociaż czasem się zdarza też. Czy ty i twoja siostra macie podobny styl, czy duże przeciwieństwa? Czy mamy podobny styl? Czasem tak, czasem lubimy się ubrać podobnie. To znaczy, mi się podoba jej styl, wiem, że jej też się podoba mój styl. I czasem jest podobny, czasem się różni. Nie potrafię tak odpowiedzieć na to pytanie. Czy długo uczyłam się robić taki piękny makijaż? Może poradzisz, jak tak ładnie blendujesz cienie? Więc oglądałam filmiki i czytałam książki i próbowałam na sobie. Jeżeli chodzi o blendowanie cieni, to po prostu trzeba blendować, 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 dopóki nie będzie idealnego efektu. Bo jeżeli chodzi o blendowanie cieni, to ja po prostu mam obsesję i musi być wszystko wyblendowane. Czy jestem weganką? Jeżeli nie, to czy myślałam o tym, aby nią zostać? Nie jestem weganką i nie myślałam o tym, żeby zostać. To znaczy, może kiedyś myślałam, ale nie chcę się szufladkować, nie chcę się ograniczać, bo wiem, że jak już ktoś raz zadeklaruje, że jest wegetarianką, weganką, szczególnie jeśli chodzi o internet, to później ma już z głowy. Ludzie strasznie czepiają się o to, że ktoś na przykład używa niewegańskich produktów do czegoś, że ktoś ma tutaj coś skórzanego albo coś takiego. Ja nie chcę się szufladkować, jem to, na co mam ochotę. Nie przypadam jakoś super za mięsem, ale jeżeli mam ochotę, to jem i no. Co robisz, że masz tak bardzo idealną cerę? Nie mam idealnej cery, naprawdę, szczególnie przynajmniej ten raz w miesiącu, jak każda dziewczyna. Ale poza tym to strasznie staram się dbać o cerę. Nigdy nie miałam też problemu z trądzikiem i nie mam jakichś wielkich problemów z cerą. Czasem po prostu wygląda źle, a tak to no, po prostu nie dbam. Czy mam jakiś dobry sposób na rozdwojone końcówki? Na rozdwojone końcówki jedyny sposób to nożyczki. Czy jeżeli dostałabyś propozycję wyjechać z kraju, no zawsze wyjechałabyś? Nie wiem, musiałabym się zastanowić, musiałabym się zastanowić, jaka to jest propozycja, przemyśleć wszystko, wszystkie za i przeciw, omówić z rodziną, z Krystianem, z wszystkimi. Nie potrafię odpowiedzieć. Czy mam jakieś większe plany na wakacje? Na pewno open air i poza tym to nie wiem, bo szykuję mi się kilka projektów, więc pewnie będę wyjeżdżała cały czas jakoś między Krakowem, Warszawą, nie wiem jeszcze gdzie. Planuję też wyjechać nad morze, nad polskie morze. I chcemy z Krystianem polecieć na jakieś last minute. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Czy twoje tatuaże mają jakieś znaczenie? Każdy mój tatuaż ma znaczenie. Ale jeżeli chodzi o moje tatuaże, to nie opowiadam i nie zdradzam, co one znaczą. Nie będzie też filmiku o moich kolczykach i moich tatuażach. Od razu mówię. Jak reagujesz na osoby, które proszą cię na ulicy o wspólne zdjęcie? Lubisz to, czy raczej nie? Jak ja reaguję? Jestem przede wszystkim bardzo speszona, bardzo zdenerwowana, bo dla mnie to też jest stres. Wiem, że dla was też, bo nieraz widziałam, że po prostu niektórym dziewczynom tak się ręce trzęsły i tak aż po prostu tak mi było szkoda, że mam ochotę was przytulić. Ale ja się denerwuję dokładnie tak samo też. To jest też dla mnie takie nowe uczucie. Zresztą wiecie, ja nie jestem na YouTubie od dawna, ale jest mi bardzo, bardzo miło i jeżeli chcecie o coś mnie zapytać albo porozmawiać, to ja bardzo chętnie. Tylko wiecie, to jest też tak dziwnie, bo wy wiecie, mniej więcej mnie znacie. Ja nie mam pojęcia, z kim mam do czynienia, więc musicie zacząć jakąś rozmowę. Jak pielęgnujesz twarz? Jest jeden filmik na moim kanale odnośnie pielęgnacji mojej twarzy. No i we vlogach w sumie może wam pokażę. Co byś poradziła na zorganizowanie wakacji? Lepiej postawić na spontan czy konkretne plany? Ja strasznie lubię mieć konkretne plany, nie przepadam ze spontanem. To znaczy, zależy. Czasem lubię. Także ja wszystko lubię mieć zorganizowane. Wolisz, gdy widz zwraca się do ciebie pani czy po imieniu? No bez przesady. Oczywiście, że po imieniu. Ja mam dopiero 20 lat.
Nie, jak ktoś mi powie pani, to chyba go normalnie uduszę. Jaka była twoja wymarzona praca w dzieciństwie? Oczywiście bycie piosenkarką. Chciałabyś mieć jakieś inne zwierzątko oprócz sneakersa, czy teraz o tym nie myślisz? Chciałabym mieć jeszcze jedną albo dwie czułki. Czy jesteś szczęśliwa? Jestem i robię wszystko, żeby być jeszcze bardziej szczęśliwa. Czy zamierzam sobie robić kiedyś operację plastyczną? Bardzo ciekawe pytanie. Więc ja myślę, że wszystko jest dla ludzi i jeżeli ktoś ma jakieś takie kompleksy straszne, to trzeba je leczyć, jeżeli można. I ja właśnie postawiłam pierwsze kroki w stronę leczenia jednego z moich większych kompleksów i jestem strasznie szczęśliwa, strasznie zadowolona. Mam nadzieję, że to wyjdzie. I czy zrobiłabym sobie operację? Jeżeli uznałabym, że potrzebuję tego, to tak, na chwilę obecną to mam może jedną w głowie, którą mogłabym na teraz zrobić, albo dwie. Ale jak będę się starzała, to wtedy pomyślimy. Bierzesz do siebie opinię innych, czy raczej bardziej trzymasz się swojej opinii? Trzymam się swojej opinii. Ja jeżeli pytam o opinię, to tak pytam, żeby ktoś potwierdził moją opinię tak naprawdę. Ile masz wzrostu i ile ważysz? 1,60 m i 42 kg. Jakie jest twoje największe marzenie? O marzeniach się nie mówi, bo się nie spełnią, ale mam kilka takich, które chcę zrealizować i zrealizuję. Czy nagram jeszcze kiedyś jakiś filmik z Majką? Jeżeli będzie chciała, to oczywiście. Czy gdybyś wiedziała, że nikt nie będzie cię oceniać, robiłabyś coś inaczej? Też ciekawe pytanie w sumie. Ale myślę, że nie, bo ja nie kieruję się raczej tym, że teraz już się nie kieruję tym, że o, to się ludziom nie spodoba itp. itd. Raczej robię to, co mnie się podoba, więc nie robiłabym nic inaczej. Jak bardzo zmieniło się twoje życie przez YouTube i bloga? Zmieniło się o 180 stopni, dosłownie jest całkowicie inne i widzę to nawet po swoim zachowaniu. Kiedyś byłam o wiele bardziej nieśmiała, teraz jestem bardziej taka, czuję się bardziej swobodnie. A jeżeli chodzi o życie, to też jestem o wiele szczęśliwsza. Robię to, co kocham. Otworzyło się przede mną wiele bardzo fajnych możliwości, wiele drzwi i nie tracę bezsensownie czasu, tylko cały czas działam, ulepszam samą siebie, idę do przodu. Bo ja jestem takim typem osoby, że ja zamiast chodzić na imprezy, teraz nawet w tym wieku, to ja wolę po prostu siedzieć i pracować i udoskonalać samą siebie, to co robię, więc... Na jaki koncert chciałabyś pojechać? Nie wiem, na razie chcę pojechać na openera. Bardziej mnie kręcą w sumie festiwale niż jakieś takie typowe koncerty. Czy planuję zrobić spotkanie z fanami? Nie wiem, ja jestem tak strasznie nieśmiała, że nie wiem, może z kimś, może kiedyś zrobię, ale tak sama nie wiem. Czy wyobrażam sobie życie bez YouTube'a? Na chwilę obecną nie. Co cię skłoniło, żeby iść na wizaż? Jakiś głos w głowie powiedział mi, że tak powinnam zrobić, tak zrobiłam i jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Co cię inspiruje do pisania bloga? Do pisania? Wy mnie inspirujecie, tak mi się wydaje. Po prostu chcę robić coś jak najlepszego dla was. I tyle. A jeżeli chodzi o stylizację, to jakoś po prostu otwieram szafę i to. I po prostu moja szafa, moje ubrania mnie inspirują. Nie wolałaś zamieszkać w akademiku, aby się jeszcze trochę pobawić, a nie tak szybko bawić się w dom. Więc przede wszystkim ja się nie bawię w dom. Ja mam 20 lat, jestem już dorosła, więc zabawa w dom. Jeżeli chodzi o akademik, to w życiu nie chciałabym zamieszkać w akademiku. Nie miałabym... Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi swoje własne towarzystwo, lubię spędzać czas sama ze sobą. W akademiku nie miałabym takiej możliwości. Nie miałabym też możliwości nagrywania, chodzenia na zdjęcia, pisania bloga, robienia nawet głupich transmisji na Instagramie, więc nie. Zresztą imprezy i takie życie w ogóle typowo studenckie to nie są moje klimaty, wolę posiedzieć w domu, naprawdę, i popracować. Jak zmieniło się twoje życie, gdy skończyłaś 18 lat? Nie zmieniło się moje życie. To znaczy, wyprowadziłam się, kiedy skończyłam 19, więc w ten sposób mogło się zmienić, ale jakoś tak ja sama się nie zmieniłam. Czy planuję się przeprowadzić do innego miasta? Na razie nic mi o tym nie wiadomo, na razie jesteśmy w Krakowie.
Czy myślisz, że związek z Krystianem jest na zawsze? Tak myślę i taką mam nadzieję. Czy oddaję krew? Niestety nie mogę oddawać krwi, ponieważ miałam anemię, za mało ważę i mam tatuaże robione w krótszym odstępie niż chyba pół roku. Czy chciałabym się wyprowadzić za granicę? Nie wiem, na chwilę obecną chyba raczej nie. Gdzie się urodziłaś i czy kochasz to miasto? Urodziłam się w Gorlicach i nie lubię tego miasta. Nie lubię ludzi z tego miasta. Przynajmniej niektórych. Twój znak zodiaku? Ryby. Do jakiej szkoły chodziłaś? Chodziłam do liceum ogólnokształcącego na profil humanistyczny. I od razu opowiem, że na maturze zdawałam rozszerzony polski i rozszerzony angielski. Okej, odpowiedziałam na część pytań. Myślę, że odpowiedziałam na dosyć sporo z nich. Także to już jest koniec dzisiejszego vloga i widzimy się już jutro. Pa! Na resztę pytań odpowiem po prostu w innym vlogu.